Lekko tak. No zobaczymy te brawada, jak tu Glińskiemu. Ło, szybki red. Dobra. Mijanka. Okej. Okay. Testowaliśmy rakietką. Oj. No dawaj. Pomazał, dobra. Glińskiego tu naprawił. Szafcik. Trochę za mało tego szafcika weszło. Umurę, tak. Ale, ty... ale dostał. Tak, tak, jest obity i to mocno. No ale ten szafcik teraz wszedł ładnie. Ale przy pozycji był. No, ładnie, ładnie, ładny szafcik wszedł. Dobra, no i Marfin ma reda. Trochę mało życia. Dobra, za tego szapteczkę. O, machaczek. O, żaden, nic nie weszło. Nic, ojej. O, ściany, no to, ale to farty. To był naprawdę typowy fart. Marfin się odbija od ścian. Oho. Tak, to widzę, że było jedzone. No nie wiem, Gliński to przeżył, ale jeśli Marfin zaraz siebie nie zabije, to będzie cud. Już ma, o, nie, dobra, wziął, miał 6 życia przed chwilą. No ale 2-2, druga minuta. Teraz musisz. No, ładny mazo. Szybko oliwkę z tego zalała. Dobrze, Gliński, dawaj, piśniesz go. Dobrze, bo ty dogonił. Okej. Pełny wód. 6-2 dla Glińskiego już jest. Dawaj, ładnie go wyszło. No widział go. I dobrze, do lawy, minus jeden. Nie, trzeba go zostawić. Do jednego. No, Gliński? Gliński, ładnie. O, rakietka tam przyjęta. O, ładnie przyjął tą rakietę. Dobił go mydłem normalnie, tam z pawareczką. 200-200 Gliński. Padła kanacik pas. To jest jak mu 200-200 za mną, to nie, bo 200-200 to 50 życia. Żółta za sekundę, jest żółta. Czerwona będzie za 5. Mega jest za 7. Uff. Wymiana takimi direktowami. Ale to żółta to nie jest. Mega. 200-200. To się bawi, czy? Nie no co, to nie tańczy, ten się nie bawi, no. Glińskie masz mało celsów do spawarki. I taktycznym gdzieś, granat w ziemię. No traf go. O, o jej, 10 brakło mu życia, amo. 10 życia. Dobra, Gliński to przeżył. Żółta. Na 5. Idzie? Tak, idzie po żółtą. Nie wiem, zobaczymy, ten raz. Halo, żółta? No nie chcę żółtej, czerwona będzie do sekundy. To ładny mazur był. Tu obrotu. Tak, tu obrotu takiego. Wandam. Uciek. Mega. Ale spamy ten mega, będzie 19 życia tylko więcej. Ale tego Marfin nie wie. O, spam. 50 życia. Dobij, dobij. A ładnie go, ładnie go. Odepchał od tak, nie chciał, go, a, nie chciał go, nie chciał z nim nawet walczyć na tą spawarkę, bo wiedział, że wziął spawarkę. Żółta została. Megasa weź. O, Marcin nawet nie wziął Megasa. O, ale mu je sprzedał. Oj. No, oj, no, wygrał to. O, wymiana granaty. Red, red. Dobra, wziął. O, to duży, na dużym farce to było. Marfin? Halo? Strzelają tu. Coś? Trochę Gliński. Może nie tyle, że za duży ma ten sensitive, ale... Tak tu na garstek chodzi, co?
te rakiety. No dobra, no. Wygrywa te wymiany. 23 do 2 dla Glińskiego, to jest miazga, proszę państwa, miazga. A jeszcze mamy 5 minut meczu prawie. Także tu się może skończyć ładnym wynikiem dla Glińskiego. Już no widać, że Gliński gra mapa, no. Jak go ze szafki, tam ze dwa życia mu zostało. Ale Gliński faktycznie mało tych banych obów, coś tak, no teraz coś skacze, ale tak to... O. Reda. O, ja za Megasa wziął, dobra. Że nie było Reda. Trafia. No, Marfin nie wszedł w mapę chyba. Albo jej w ogóle nie zna. No, może tak być. To nie jest dobrze, panie, no, bo to już jest 28-2. 4 minuty. No, to było ładne. Jakie spawny w ogóle. Gliński go szuka tu. Jeszcze tu żółtą. Zjadł tą żółtą. Oooo. Przykry spam. Halo, halo. Ale red za dwie. Ej, dawaj, weź to zrób. Red. Ty granacik przed. Oj, kolejny. No, te granaty teraz coraz lepsze, naprawdę. Ludzie ćwiczą te granaty, to. To jest trajektoria dla. Kolegi z Czech, to jeszcze daleko. A nie, no to tam jest, to jest inny poziom. Tam jest w ogóle inna trajektoria, tam jest wszystko poobliczane w NASA. Oni jak flamery oglądają tam demka, to... Mówią, panie... Ma pojęcie, nie? Tak, tak. To aż tyle przypadków nie może być. Nie, to prawda. No musiał ćwiczyć. Ale on kiedyś mówił, że to jego ulubiona broń. Był taki gracz Ananas się nazywał. Ananas? Tak. Nie wiem, czy z Finlandii? Chyba z Finlandii był. Kurwa, też tak tymi granatami. No, w tym Rana, tylko na Dem3, to tam robił wszystkie jak chciał. Nie? Ty, ale wymyśliłem. Ale wymyśliłem coś właśnie teraz. Wiesz co wymyśliłem? A jakby zrobił taką mapę, właśnie tego typu jak to, ale człowieku bez RL-a i bez spawarki, tylko najlepszą bronią właśnie granatnie. To pod by było przecież. W ogóle nie do oszacowania wyniki to były. Goście by grali tylko na granatnikach i powiedzmy nie wiem, w Bernardiankach. Bez RL-a i bez spawu. 9 życia, Marcin, 9 życia. Giniesz. No, zginie. Nie no, Gliński się tutaj w ogóle, no... straszliwie, no jak król dżungli w ogóle, jak Tarzan w ogóle w lesie. No goni go normalnie, gbije go, zjada mu wszystkie jabłka, zobacz, tą żółtą zjadł. Tą czerwoną zje. To jeszcze może nas wpadał. Na dole był? Na dole? Halo? Widziałeś go? Widział go, dobra. Megasa? Nie, Megasa nie ma, Red będzie pierwszy. W defensywie, to mu ciężko. No ale zobacz, 30... Chodzi po mapie, wszystko zżera. 38. No ale wziął żółtą, pa. Kupę żółtą. Elegancko. 40 fragów. Do 4. To jest pogrom. A się tym najganem trochę bawi niepotrzebnie. Chyba, że ma... Tak z broni, że mu brakło... Nie. Tak się po prostu... Chodzi o... O, Marcin się wkurzył, dobra. Ja mogę, muszę go zeszaftować, bo to jest niemożliwe. Co się tu dzieje? 42 do 5. Dobra, jest red. Oj. To. Trochę wyżej ten celownik. Trafia tych rakiet. To skończyła mi się spawarka, dlatego... Trochę coś bliżej. Właśnie, Agliński wykorzystuje. Że ma, słucha, też mu się skończyły. Nie wziął żółtej. Taka pozycja na tej żółtej to jest jak na dłoni. Tak, tak, no, trochę jak na świeczniku. To są efekty. Tak, tak. Dobił go jak kluska. A, dostał w jabłkę. Dostał, tak. Nie, wziął zieloną, dobra.
przyjdzie po czerwoną. Jeszcze rakietą go trafił w ogóle. Nie patrzył. Da się odlać, bo ciśnie. 45,7, no.